Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera III. Gramy jako Kislev kochani i caryca Katarzyna. Także kochani, mamy tutaj Erika Toriusena oraz kurczybyka Grigoria Kikarina, który jest tu. Tu mamy wielosmród, trybik, tu jest kargaż kościana włócznia, nie wiem gdzie on idzie. Natomiast to są dwie jednostki, więc mam nadzieję, że nie... Że moment, o... Nie, no to powinniśmy sobie poradzić. Mamy parę tych strzelców, także tu powinno być ok. Chyba. Natomiast, no właśnie, 28 tura, chyba przy 30 się zaczynają wyrwy, więc musimy tu porządek zrobić. Nie wiem, czy z tym właśnie, jak mówiłem, będziemy... No właśnie, bo to jest poprawa cały czas, więc w sumie... No nie. Traktat pokojowy bym z nim, kurde, zawarł, ale nie mam, kurde, jak go zbilansować oferty. Nie mam pieniędzy. Więc może po prostu on faktycznie sobie gdzieś pójdzie i go jakoś skonfederujemy potem, bo jest taka możliwość. Bo faktycznie chciałbym się zająć bardziej tutaj tymi chaośnikami, jeżeli to możliwe. No, konnych łuczników, trochę strzel... No, to nie będzie łatwa bitwa wcale. Dobra. Legion Chaosu. Bistrogal Siewca. To jest jakiś skurczybyk podobno. Ten tu biegnie i rejduje. Trybiki gdzieś popierdzielają. Ten ucieka. Wydaje mi się, że nas wykrył. Ten robi nawrót. Ludowa Komisja Bezpieczeństwa, słuchajcie, Igerów. Patriarchowie przeszukują każde domostwo, przetrząsając szuflady i wywracając regały z książkami w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów herezji. Rzesze Kislewitów wyciąganych nocami z łóżek giną w wyniku masowych egzekucji, któż wie ilu niewinnych straciło życie. Niemniej czystość, a przynajmniej wymuszona terrorem, uległość ludu zostaje ostatecznie przywrócona. Spaczenie -5. Na 5 tur. Git. Burzenie zakończone, tak wiemy. I tu... No właśnie, pytanie, czy rozwój jakiś, koszt budowy budynków? No bo kontrola to jest spaczenie, fajnie, fajnie, ale ja potrzebuję, kurde, faktycznie się tutaj zacząć rozbudowywać. Mamy to. Tu jest marmur, produkcja, koszt budowy. I to jest frakcyjnie, słuchajcie, minus 2%. I ten marmur może być dobry, mamy 1000. Na plusie jesteśmy. Czy rozwój jednak? Lokalnej prowincji. Ewentualnie wpływy z handlu za 1000, to jest 200. No to i tak będzie za chwilkę poziom ludności 1, ale wtedy co sobie zrobię? Nic sobie nie zrobię. Nie no, mogę sobie to zrobić potem. Dobra, wiecie co? Pójdziemy trochę jednak w ten, w przychody tutaj. No to jest ważne. Czy ja cię dopadnę tu? Tak. Wiecie co? Go. Uciekniesz? Tak. Natomiast mój miły... No kurde, nie wiem. Ewentualnie... w zarośla, ale... Ja będę w zasięgu, nie. Nie dam rady. To jest za duża armia tutaj. Nie stać mnie niestety. No mógłbym mu ewentualnie zagrozić. No tu się boję. Tu jest spaczenie chaosu 85, nie? Dlatego dostajemy w pierdziello. Dobra, wiecie co? Schowamy się tu. I zobaczymy. Oni tam pokonali, widzę, ten Legion Chaosu. I dobrze. Ten tu biegnie. Wulryk. Oczywiście, no, nagrywam ten odcinek od razu po wcześniejszym. Wejdziesz do tego? Nie. Dobra. To przejmiemy tam to miasto. Nadwyżkę ludności. Szeptem tym. Okej. Z Nurglem. 8. My mamy 10. Spróbujmy się. Wirusowe zwycięstwo, ale... Ale mamy trochę konnicy, żeby wjechać. Trochę strzelców. Go. No niestety, jak widać, jest ta sama mapa, która była wcześniej. Z tym, że tym razem posiłków nie mamy. No właśnie. Ale Nurgle chyba nie ma tych, nie? Jest bestia księżycowa. No właśnie, kwestia jest, kurde, ustawienia się tu. Wy możecie być w lesie. Albo i nie. No w tym lesie to bez sensu. No oni muszą przyjść do nas. Więc może tu. Andrzeju. Właśnie specjalnie chyba nie chcę podchodzić aż tak blisko. Oni muszą przyjść do nas. Bo mamy broń zasięgową. Nie chciałem was grupować. Co robicie w ogóle? No zobaczymy. Jak to pójdzie, strzelajmy. Tę bestię księżycową. Fire at will. No. Nigdy z Nurglem nie walczyłem, także nie wiem czego się spodziewać tak naprawdę. Ale trochę dostają. Dobra, ci się kramblują. Że jakieś umiejętności nie. Końca wyłazić stamtąd. Może to ich ciabnie do końca, no nie do końca. Znaczy do końca, ale nie do końca. Ale bo, nie bojar, tylko kurde ten daje radę. No, to nie są, kurde, wcale jednostki łatwe. No, próbuję tą szarżą, ale... Dobra, niech walczą do końca. Konnice, bo tu i tak jest crumble. Dobra. Crumble, czyli rozpad. No, troszkę strat było. Wydaje mi się, że nie straciliśmy jednak nikogo. Prusowe zwycięstwo, ale kurde... Ale do przodu, nie? No. No, sporo, kurde, tutaj. No, włóczników gdybym miał, to było troszkę łatwiej być może z tymi. No, ale nie stać mnie na razie jeszcze. No, takie, kurde, trochę... 2700. Mamy pobożności 33. Git. 2700 i wiecie co? Weźmiemy sobie chyba kolejny 1000. Bo pobożności 2 to jest za malutko. No, weźmy pieniądze. Doświadczenie dla jednostki, to jest zahartowany. Zasięg ruchu na mapie kampanii, bardzo dobrze. Wróg zabity, git. Krwawa ojczyzna. Mamy talizman, obrona w zwarciu i świetna obrona przed szarżą. Zasięg efektu 35 minut. Okej. Okay. Dobra. No. Mamy też pomocników, informator. To jest plus 15, kamerdyner. To jest szansa na zdobycie przedmiotu, to sobie weź. Aha. Dostępnych? To chyba tutaj po prostu, nie? Ale to... Na sprzedaż. Do połączenia. Właśnie, tutaj można sobie, kurde, łączyć niektóre rzeczy. Jak w Diablosie, nie? To chyba mówiłem o tym. Dobra. 2 punkty. Git. No, treningi strzeleckie. Dobra. Przynajmniej to mamy z bani. No, mógłbym Prag ulepszyć, ale wydaje mi się, że musimy pójść do Kislewa. Trawana. Czy musimy iść do Kislewa? Mamy 4200 wreszcie pieniądze. No. Przychody, wpływy z handlu, przychody z targów, to będzie dobra sprawa. No, można iść powoli w pobożność, jakbyśmy chcieli mocno. Gdzie to było? Zapasy. Z patrol straży. Strzelców, ale no właśnie w strzelców nie wiem, czy chcę iść. Powiem szczerze. Jest świątynia Ursuna za 2050 pobożności. Rozwój plus 40, produkcja futer. Otrzymanie minus 3 dla niedźwiedzi, żywiołów, jeźdźców niedźwiedzi. Spoko, ale... No tu potrzebujemy. Bo te futra... To 11 kozatków, przychody z farm. Frakcyjne. No i może z handlu tutaj trochę więcej. Dobra. Pójdźmy w tym kierunku. Czy tu coś mogę? Nie. Dobra, ale to powinno się zwiększyć ciutkę. Plus. Pokaż rozwagę finansową. Przed ze wszystkich budynków plus 10 lokalna prowincja dla atamana albo obrona. Nie no. Potrzebujemy pieniądze. No. Dobra. Gospodarny git. Jak będziemy mieć na plusie, to już będzie mi łatwiej to wszystko robić. Dobra, a tutaj natomiast trzeba będzie wejść w tryb jeszcze na naszej prowincji i wtedy być może się uda. 1000 złotych. No nie, bo to potrzebujemy 30. Co prawda to jest spaczenie minus 2, tutaj spaczenia nie ma. Kontrola jest plus 2, kontrola u nas spada. Ewentualnie zwykłą. Nie wiem, czy potrzebuję aż tak. Nie wiem, czy nie rozwój jakichś przychody, rozwój plus 10 koszty werbunku. To jest pobożność, tempo uzupełnienia strat, spaczenie. No ale nie, właśnie, potrzebujemy, kurde, rozwój. No jak wygląda sytuacja z pobożnością? Ulala, dobra. Wygląda ok. Więc faktycznie... Pójdziemy w przychód rozwój, no. Tak delikatnie. Legion Chaosu sobie pływa. Co ty w ogóle? Co ty? Na czym ty tam pływasz? Uszkodzenie murów. Mhm. Nic na prowincję. Dołącz do wojny przeciwko. Wiesz co? Nie, na razie nie chcę żadnych wojen dodatkowych. Wydaje mi się, że z tym typem, który nas flądruje teraz... tym Rikainem, czy jak on tam, Ricky Martinem, to w końcu będzie można sobie... Właśnie, on nas teraz nie zobaczył. Więc... Okej. Okay. Znaczy... W sumie nie okej, okay. nie wiem co tam było. Nienawiść do rozpenów, dobra, i to się przyda. Odzyskaj dodatnie przychody i to jest 500 zeta gratisowo, 215 mamy. Rok działania bohatera, to widzieliśmy, panie sabotaż wiemy, spoko. Jeżeli na świecie, tu się nic nie dzieje. 31 tura. Ten nas gościu nie zobaczył. W sumie jest duża szansa, że go pokonamy. I w sumie wolałbym go pokonać teraz, aniżeli atakować miasto, bo tak to gościu nie będzie miał tej armii, nie? Oho. Chyba, że... Dobra, zróbmy tak. Ja wiem, że tutaj nie masz, ale to spróbujemy jakoś przeciągnąć na naszą stronę. To jest pewne zwycięstwo. Nie no, trzeba walczyć. O kurde. Ale przynajmniej z jednej strony jesteśmy. Jest most. Pytanie, czy można przejść ten... Można. Fajne te mapy są. Może nie jakieś takie ultra, wiecie, że ło, mega, ale przynajmniej coś się dzieje innego, nie? Oni mają w sumie tutaj ewentualnie oszczepników. Ale ogólnie wiecie co? No można by faktycznie ich tu próbować zatrzymać. Tymi... What? A tu jest taki kawałek, widzicie? Można by ich próbować zatrzymać. Wiecie co, to ustawmy się po prostu tak, jakbyśmy faktycznie byli. Tutaj. Dobra. Ty odejdź. Ty też odejdź. Po prostu podejdziemy tu i będziemy, kurde, się ostrzeliwać. Mam nadzieję, że w tym czasie tamci, jak przejdą przez most, to już nasi dotrą. Tu się schowamy. Ty mój miły w pierwszej linii. No, gdzieś tu. Ukryć wojska w lesie. Podejdź wroga pod osłoną drzew i wykorzystaj zaskoczenie. Wiem. Ale nie chcę. Dobra, oni idą jednak faktycznie od tylca. Katarzyna, minuta 24. Minuta 16, kurde. Strzelać. Mam nadzieję, że ich zatrzymamy tu. . 38 sekund, a oni są już, kurde, po tej stronie mostu. Dobra, są nasi. Nie wydałem tego rozkazu, żeby tam szli, ale dobra, jak idą, to idą. Atak, komrad! No to są berserkerzy, więc... Dobra, spróbujmy się... trochę wycofać. Mi nam to daje rozkaz, żeby nie gonili za wrogiem. Dobra. Uczników zostawimy... Moment. Uczników sobie zostawimy tu. Konnica tu. Natomiast ty, mój miły bojarze, oraz wy na tą stronę. Tu natomiast się już dzieją rzeczy, których niestety nie obadałem. Wyłaź stamtąd. Chociaż to nie są chyba takie siły, z którymi nie dalibyśmy sobie rady. No też nie, ty wy odejdźcie. Wyłaź stamtąd, bo naprawdę. Gretti. Bo oni tutaj są, nie? Tu. Dobra, gościu dostaje. Archers. Dobra, Pantera ucieka. Ty moja miła, masz te kurde jastrzębie i co z nimi? Wiem, że jest tragedia, ale już nawet tego nie ustawiam, słuchajcie, bo za późno jest trochę. Skupiłem się bardziej na tamtej kurde walce niż tu. To są konni grasanci, dobra, dziabnijmy ich. Ten ucieka, całe szczęście. Dobra, Panter. Naprawdę, kurde, dostaliście tak mocno. Panter jest. Gdzie ty, mój miły, jesteś? Tam. Dobra, hunt them down. Make war, not love. Ja wiem, że tamten uciekł niestety, ale mam nadzieję, że go dopadniemy. Chociaż on uciekł 2 razy. Więc ja nie wiem, czy to nie jest, kurde, koniec. Szkoda, że tak daleko mi, kurde, to wypuściło te wojska, ale przynajmniej mamy tę armię z bani i faktycznie przypuścimy teraz kontratak. Mam nadzieję. Tak naprawdę te jednostki to były takie żadne. 5 pobożności. Jest pieniądz, no. Poziom 8, 9 prawie. Pytanie, czy jest faktycznie 40 tych poziomów? Można iść pobożność, słuchajcie, plus 30. I to nie jest wcale głupi pomysł, bo wreszcie pieniądze wyglądają sensownie. No, pójdziemy w pobożność, kurde. Dobra. No. Git. Dobra. Powoli się, kurde, wydrapujemy z tego dołka, który wpadliśmy. To była dobra sprawa. No chyba treningi. Aż trochę więcej tego, a tu jest spoko, ale faktycznie widzieliście, jak kurde ci łucznicy i ci wszyscy dziabnęli ich tam, nie? Przypominam, że to jest poziom trudności trudny i trudny, tak? Tak, trudny i trudny. Jakby ktoś chciał sobie ten. Dobra, to jest wzrost. Wzrost. Standard brzytwy, przebijający pancerz plus 8. Git. Misja zakończona powodzeniem. Na początku swojej tury mieli w posiadaniu 150 pobożności. Git. Mamy skarbiec. Pokonaj dowolną armię chaosu, to mamy... To plus 2000. Git, 5000 skarbcu. Bardzo się cieszę. A ty tu jesteś. W sumie to nie będzie głupi pomysł. Wtedy nie atakuje swoich. Tylko już wtedy tego. Dobra, czy on ma jeszcze jedną armię? Mamy 400 na plusie. Pytanie, czy chciałbym kogoś zwerbować tutaj? Czy nie? Wydaje mi się, że kamera mi się kurde ten... Nie no, twoja frakcja no ma być szybko, bo nie chcemy tego. Jest Wielka Cerkiew. Sojusznicze frakcje... Nie potrzebuję chyba tego. Wrogie. Co to jest to, ten kamery? Nie pamiętam. Strategiczny, wysokościowy, średni, niski, kinowy. Nie mam pojęcia. To są neutralne frakcje najszybciej, ok. Dobra. No mógłbym pójść. Spaczenie chaosu niepodzielnego jest plus je... Co? To nadal będzie plus 1. Dodaję mury do osady, ale mamy. Szansa na usunięcie cechy zyskanej w Królestwie Chaosu. Plus 50%. Dla lordów przebywających w garnizonie. Miejsca na budynki wiadomo. Przychody 100. I zapasy obronne 1000. No, to jest 2000, co prawda. Ale myślę, że warto. Kislev jest w miarę broniony. Tą kontrolę sobie zrobimy. I to jest 1530, pobożność zyskiwana z 1 na 2. Kontrola jest plus 6. I spaczenie minus 6. No, zrobimy to. Trochę mniej tego, ale nie szkodzi. Dobra. Martina. Robicie masz tu. Bo na drugim poziomie... Tutaj zadajemy 6 obrażeń, a na drugim poziomie 9. Ale nie przebijamy pancerza chyba. Z tego co rozumiem. No ewentualnie magiczne posiłki, ale... W sumie... Dobra, ty mój miły. Ile tu? Tu jest... Czas odnowienia. A ty masz jeszcze 1 punkt. No weź sobie ikonę siły. Dobra. Jesteśmy na naszym terenie, powinniśmy się troszeczkę uzupełnić. I uderzymy tam. On uderza tu. Jak się uda, to faktycznie armia Andrzeja pójdzie do fortu Jakowa. Bo to jest chyba tylko... Nie, właśnie ten Wolfsgrad. Dobra. Cii. Naprawdę. Ciutko. Momencik. To wyciszy, dobra. Nie, to nie jest włączone, dobra. Jak wy tam? Minus 32, nie ma opcji takiej. Ale faktycznie, może jakąś szybką umowę. W Ostlandzie mamy pakt o nieagresji. Git. Jest minus 4. No dobra, to na razie pakt o nieagresji, ale to ty mi daj troszkę pieniędzy. Very well. Git, także może umowa handlowa będzie niedługo. Z Krakadrak mamy już, z Reyklandem. Minus 20, minus 2,7, tu jest minus 2,0, ale to powinniśmy sobie powoli tak poprawiać te relacje. Git. Dobra. Czy ty, mój miły, już jesteś na tyle? Minus 10, tak, to pokojowy. Czemu tu? Dobra. Idźmy dalej. Legiony Chaosu dalej popierniczają. Właśnie chciałbym zrobić porządek u siebie, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Ty tam chcesz uszkadzać mury, tutaj mamy ten. Tu trocisko idzie duże. Możemy stracić, kurde, te. Nie mam czasu na to. Niestety. Ale muzyczka z 2, nie? Sylvania tu jest, ulala. stanowisko ziemi. Pewien starszy kmieć błaga o audiencję. W zamrożonej ziemi odnalazł ponoć wielki uskok, z którego rzekomo zdobywa się święty głos samej ojczyzny. Jak twierdzi mężczyzna, spełnia ona jego życzenie, po czym rozpadlina się zamknie. Może chłopina jest obłąkany. Niemądrze byłoby jednak zlekceważyć jego słowa. Pomóc się do ziemi. Spoko. Albo pomóc się do nieba. Odnowienie czarów. No właśnie nie pamiętam, czy doświadczenie jednostki to jest, są rekrutowane, czy po prostu dostajemy wszyscy plus 2 naturę. Uzyskaj 50 popleczników, zanim dokona tego Cerkiew. Wtedy dostaniemy śnieżny naszyjnik. Wzmocnienie wiatru wtedy. Sferalny efekt. Minus 50% i do skarbca 2000. Jedność można budować poprzez zyskiwanie poparcia wśród ludu. Spraw, by prosty lud... No właśnie. Był od... No ale to... Co? Dobra, wydaje mi się, że tutaj na spokojnie. Już. A tu jest uzyskaj 600 popleczników. Czyli tu. Wtedy 5000. Dobra, no nie używamy tego oczywiście na razie, bo mnie nie stać, nie? No nie zbuduję tutaj nic. To musi być jak jest. Bo 705 na plusie przynajmniej. To mi się wydaje, też już nic nie będę budował, chociaż nie wiem jak ten kurde... Von Karstein tutaj. To jest jedna tura, aż się podda i wtedy my zaatakujemy. O kurde, nie dopadnę go w tej turze, niedobrze. No pójdziemy wzdłuż. Pójdziemy w zasadzkę. Ty mój miły. Idź może tam. Spróbujemy przegonić Trota znowu. No nie. Tu jest jeszcze 7 tur. Ławierności wobec. Nie, tu. Tu. Wyz handlu plus 5. Ewentualnie amunicja dla strzelców. Tylko to jest ten... jednostki trzeciego poziomu. Tu jest amunicja dla lodowej gwardii. Zasięg ruchu na mapie wszystkie armie plus 5. No właśnie, bo to może... wpływy z handlu. Wiecie co, ten zasięg chyba będzie lepszy na razie. Bo kurde, tu brakuje mi zasięgu. To jest ten gościu, ale on ucieknie raczej gdzieś. I tyle. Czy ktoś jest gotowy na coś fajnego? Za jedynkę? Sponio. No minus 1,4 nadal. Dobra, tu jest zrobione. Legion chaosu, kurde, on tu płynie. I coraz bliżej jest. No, bo teraz nie ma tak, że wiecie, jak było w jedynce, w dwójce, że o, ta północ się pojawiają armie, tylko nie faktycznie się pojawiają teraz. Do domu, no właśnie. Słysz obronny byś chciał za 800 zeta. Z kim ty masz wojnę? Z Legionami Chaosu. No my też mamy z Legionami Chaosu. Z automatu. Masz z Klanem Mange. Wielką Cerkwią. Ale my z Wielką Cerkwią nie mamy chyba wojny, nie? No nie, sorry. Bo bym teraz dołączył, kurde, do tej wojny, nie? A właśnie nie chcę tego robić. Łaź w lewo, w prawo, co tu się dzieje? Może tego dopadniemy. Bo tutaj by się mury też przydały. Ostatecznie. Właśnie, Sylwania, co zrobisz? Tryb plądrowanie. Ten tu w ogóle wyszedł. Spróbujemy dopaść tego małego. Tu on ma w ogóle dwie armie. Chyba. Albo jedną armię jednego typa. Ty! Pierdolę po prostu. Jak ty się w ogóle tutaj znalazł? Aha. Ten mnie nie plądruje już, nie? Kislev's chosen the bold strategy. This land is mine. Only the most skilled may serve. Bo tak jak zrobię, to przejdę w tryb. Tak. No nie poradzimy sobie. On ma też za dużo jednostek tutaj. Jeszcze ma szturmoszczury. No to nie. To nie. To spadamy, ale faktycznie... No, bo to jest utrzymanie tylko 116, więc to będzie 332, nie? Będziemy mieć tam 580 chyba przychodu. You fool! Murów nie mają chyba. Dobra, pewne zwycięstwo, git, go. Widzę, że to jest ta sama mapa. Natomiast, kochani, dowiedziałem się, że te punkty, te 4, one, jeżeli je przejmiemy, dają nam bonusy. Do walki wręcz między innymi chyba i... Znaczy na pewno do walki wręcz, ale do czegoś jeszcze. Także warto faktycznie wykorzystać ten lasek tutaj. Być może tak jak wtedy, bo widzę, że mamy to samo. 6, 7... 7, dobra. Więc zostawimy... Czy ukryjemy się tu po prostu wszyscy? Jeżeli to możliwe. Wilkeła. Straciłem tamte kon... Tygryseła tu. Chodu. No to tak zwany jest impet, nie? Dwie wieże czy barykady? Więc można zobaczyć, gdzie te barykady by były. Wieża. Barykada. Tu coś. Jak to przyjmiemy, to nie będą mogli robić barykad ani niczego. Dobra, na razie tak dajmy. Może przejdą, może nie przejdą. Okej. Może zero, bo jest ktoś tutaj od nas, nie? Gdzie oni są w ogóle wszyscy? Tu. Kurwa, no strzelać. We are the Macemen. Ja wiem, że pod górkę to jest słaby pomysł. Szarżą, no ale... Co jest z wami? Napierdzielać na Kislev. Idą kolejni. Czy możemy się przebić tutaj? Ostatecznie. Bo się nie mogę, kurde, przebić, jak to mówią. No, to walki w miastach, kurde, to nie jest wesoła sprawa. Trole chyba śnieżne. No właśnie, to dawaj. No nie ma się gdzie ustawić tutaj. No to chyba tyle tak naprawdę. Tam jest jeszcze jednak jednostka, ale to... Barricade, no. W tym czasie, kurde, dobrze jakoś wstawiać. W ogóle jeszcze nie umiem niestety tego robić. W ten sposób jakoś, nie? No, ci z wielką bronią. Wyciągaj gnata. Dobra. Jest pistolecik. Hurra! Ty, Pantera. A propos. Tak patrzę, że tam ktoś strzela. Mówię, że kurde, zasięgu nie mamy, nie? Dawaj, chodź. O, to można sobie ustawić się tu, dobra. Aż się kurde ziemia trzęsie. Tam są jeszcze jedni. Nie wiem, czy właśnie lodowe strzały... Nie, no mają odmrożenie, zobaczcie. Mają prędkość minus 30. Dobra. Aż sobie rozwalili barykadę z tego wszystkiego. Spoko. No to było akurat w miarę łatwe. No właśnie, chodzi o to, żeby odciąć kurde ten... tych skurczybyków od zasobów. Samemu zyskując. Dobra, pobożność powyżej 150, więc git. It is mine by right. Widzisz, roztruchła gołębia, to widzieliśmy punkty zdrowia i bierna umiejętność, coś jest atak zwarczy dla minusie. Dualny egzekutor, dobra. No. Bo zobaczcie, jak to daje. Nie, mamy punkty życia, pancerz, prędkość, nie mamy minusów. Więc... na niedźwiedziu trzeba popierniczać trochę. Dobra, czy ty masz... jakiś zaklęty przedmiot. O, to był ten... Klątwa wiatrów. Śnieżny naszyjnik, feralny efekt, to chyba to będzie lepsza sprawa. Bo zaklętego przedmiotu chyba nie mamy. Ja no, z kategorii bym chciał to zrobić. Pancerze, tu. Arkana. Połącz, odzyskaj. Masz pancerz, ale... Dobra, jest sztandar brzytwy. Okej. Dobra, ty moja miła. Też będziesz miała na niedźwiedziu. Wszyscy na niedźwiedziu będą jeździć, także... nie ma się co tutaj... bać tego. No te jastrzębie byłyby spoko. Magiczne posiłki... wąsający wiatr, to widzieliśmy. Premia do szarży, ten podmuch. No. Większy obszar działania. Ty niestety nie masz levela. Level up. No i jak się uda, to sepkuzi. Miskuzi w jedną turę dojdziemy tam. Git. Co prawda chaos jest maksymalny tutaj. Czy mogę to jakoś zmniejszyć? Kontrola, spaczenie minus 1. To jest za 530. Tu mnie nie stać na to, niestety. Dobra, zostawmy to jak jest na razie. Mamy 1900 plus 500 przychodu. Ci mam nadzieję tutaj Nie wiem, co tu się wydarzy. Mam nadzieję, że tu ich, kurde, tutaj stracimy, tu odzyskamy i może jakoś... Nie wiem. No, dobra, kochani, będziemy kończyć na tym. Ten odcinek, mam nadzieję, że się podobał i do zobaczenia w kolejnym momento. 88, no. Dobra, wreszcie jakoś przeskoczyliśmy. Bałem się tego, powiem szczerze, że... że się, kurde, to nie uda. A, to jest dostępna inwokacja. 154? No raczej nie. No, bałem się tego, że... z tą pobożnością, kurde, sobie nie poradzimy. No, póki co sobie radzimy, ale to mamy, wiecie, w tych budynkach wszystkich, nie? Te. No. Są przychody, na razie tego, jak mówię, nie będę ulepszał, ponieważ za dużo wrogów mamy. Tu mamy jednego, tam mamy chaosnika, od dołu Sylvania, tu. Nie mam pieniędzy, gdybym miał drugą armię pełną, to mógłbym coś zacząć działać sensownie. Kogoś ścigać, tu przechodzić, tutaj, tędy. Ty. Podąż do Konfederacji jest minus 19, ale... Ty masz wojnę z nimi, no właśnie. Jakby ci się, kurde, go udało. To by było git. Tylko wydaje mi się, że on tutaj sobie nie da rady. Bo tu ma tę jedną armię. Nie, tu jest gościu... Nie, to są ci! To jest w ogóle Ragnar. O kurde. A bo ty atakujesz to. Sypkuzi. Dobra, wiesz co? Znaczy, wydaje mi się, usuń cel to jest... Nie mogę. Już teraz. Gdzie ty idziesz w ogóle? Fajnie, że to pokazują nam gdzieś, co on będzie robił, co kombinował. No, to są, kurde, fajne rzeczy. Wykonując misję można. Dobra, czyli to jest takie wspólne... Wspólne. Pokonaj armię Karona. No, chętnie. Od tego też chętnie. Za 12 też jest. Nie, za 16, dobra. No, tego można by pokonać, ale... No, ale nie wiem kiedy. To się zaczyna robić trochę trudniej. No, jak mówiłem, to nie będzie taki steamroll, nie? Czyli efekt kuli śnieżnej, że jak jesteśmy coraz lepsi, no to coraz lepsi. Nie. Jesteśmy lepsi, żeby dorównać tak naprawdę przeciwnikom. No, dobra. Dzięki, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku już będzie po waszych komentarzach, także jakieś implementacje waszych nazw. Propozycji nazw bohaterów lordów. No, na razie trzeciej armii nie planuję, bo nie mogę sobie nawet jednej, kurde, zrobić. No... Chyba, żeby to anulować. Coś globalnie. Właśnie jakichś takich, kurde, ciężko zbrojnych. Bo za mało ich mamy. No, mamy łuczników sporo, ale... no... Zwłaszcza, że to jest taka sama, kurde, ta. To są konnice. No... Wolałbym chyba lepszą jakąś armię zrobić. Prague. No i tu będziemy mieć, kurczę, wtedy budynek i być może tutaj coś zrobimy. Albo właśnie globalnie będziemy rekrutować, bo... Zresztą jest, kurde, niedaleko tutaj. Granice Kislewa jako prowincji są dotąd... A, dotąd, dobra. No to trochę jest, żeby tu przejść. Chociaż... No, gdzie są strzelcy, ale nie wiem właśnie, co nie mają. Pancerz. Mają pancerze 80 czy 70, ci mają zasięg 140, tutaj 90. Siła broni przebijająca pancerz widzę. Siła pocisków jest 19, też przebijająca pancerz, także to może nie być głupi pomysł tak naprawdę. Z trzeciej strony, ale... Ale nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Dobra, dzięki kochani, pa pa.